Siemaneczko, dzisiaj pokażę Wam i przetestuję multimetr od firmy Yato. Jest to model YT73097. W sklepach możecie kupić go za około 200 zł. Czy robi robotę i się do czegoś nadaje? Przekonamy się w dalszej części filmu. Zapraszam do oglądania. Tak prezentuje się zawartość opakowania. Swoją drogą zauważcie, jak ono jest fajnie opisane. Wszystkie dane są jak na dłoni. Mam oczywiście nasz multimetr. Przewody pomiarowe, dwie baterie alkaliczne, 1,5 V, termoparę do pomiaru temperatury oraz instrukcję obsługi w języku polskim oczywiście i kartę gwarancyjną. Multimetr zasilany jest dwiema bateriami AA, co jest dużym plusem, bo te baterie są tanie i szeroko dostępne. Zanim go uruchomię, rzućmy jeszcze okiem na obudowę. Wykonana jest z plastiku i umieszczona w gumowym holsterze. Jest to prawdziwa guma, nie imitacja, jak na niektórych tanich miernikach, także spoko. Nic tu nie trzeszczy przy skręcaniu. Konstrukcja jest zwarta. Stopka pracuje dość pewnie. Z lekkim oporem. Nie wylatuje sama, jak również po rozłożeniu nie chowa się. Multimetr stoi bardzo pewnie na blacie. Bez problemu można jedną ręką operować. Nie przewróci się. Jeżeli chodzi o wymiary multimetru, to jest on takiej średniej wielkości. Dla porównania mam tutaj na przykład Unita UT70A. Tak się prezentuje. Dobrze leży w dłoni. Pokrętło pracuje bardzo pewnie. Z głośnym kliknięciem. Daje jakieś nadzieje na długą pracę. Mamy tutaj standardową termoparę. Długość przewodu nie przekracza 1 metra. Oraz przewody. Rzućmy okiem. Przewody pomiarowe raczej standardowe, nie wyróżniają się niczym szczególnym. Poza tym, że oznaczone są kategorią 4 do 600 V. Na końcówkach założone są te kapturki. Po ich ściągnięciu tak się prezentują. Jeśli chodzi o kabel, to jest to PVC, standardowo. Wtyki pomiarowe są również typowe dla tego przedziału cenowego. Spójrzcie, typowa czteroczęściowa końcówka. Rzućmy okiem na pokrętło, bo jest dość nietypowe. Zobaczcie. Tutaj mamy zakresy automatyczne na czerwono, natomiast tutaj reszta, praktycznie 3/4 obrotu, są to zakresy ręczne. Powiem szczerze, że pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Zazwyczaj w większości multimetrów pokrętło nie wykonuje całego obrotu, przynajmniej w tych automatycznych, a ręczne zakresy możemy sobie wybierać przyciskami. Tutaj jest to zrealizowane w taki sposób. Dobra, nie przedłużamy, włączamy. Spójrzmy na wyświetlacz. Na kamerze to trochę słabo widać. Na żywo ten wyświetlacz jest dużo bardziej kontrastowy, jest prawie że czarno-biały, tutaj wpada tak trochę w niebieski. Co mogę o nim powiedzieć? Ma super kąty widzenia, zobaczcie. W tym miejscu, w którym patrzy kamera, wyświetlacz przechodzi tak w inny odcień, następnie z powrotem jest już wyrazisty, natomiast w drugą stronę jest o wiele lepiej. Jeżeli chodzi o czas pracy na bateriach, producent tego nie podaje. Natomiast możemy sobie to zmierzyć. Wpinam się szeregowo. Multimetr teraz jest na zakresie pomiaru napięcia. No i jak widać jest to około 22 mA na tym zakresie. Mamy tutaj do dyspozycji 4 cyfry. Maksymalne wskazanie to 9999. Na górze multimetr posiada 3 diody LED, służące do sygnalizacji różnych parametrów, np. ciągłości obwodu lub podczas wykrywania przewodów pod napięciem. Na górze obudowy mamy latarkę, całkiem mocną, oraz czujnik do bezkontaktowego wykrywania przewodów pod napięciem. Jeżeli chodzi o przyciski, to tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Przycisk do wyboru danej wielkości, jeżeli mamy na ikonce kilka wielkości do pomiaru. Tutaj możemy sobie wybrać pomiar ciągłości, pomiar diody lub oba naraz. Wtedy multimetr sobie sam wybiera. Przycisk hold zatrzymuje nam zmierzoną wartość na ekranie. Przycisk latarki to chyba wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o ten przycisk VFC, to przeczytam Wam to, co jest w instrukcji, bo ja tego za bardzo nie rozumiem. Przycisk do pomiaru napięcia dla zmieniającej się częstotliwości mierzonego sygnału. Pomiar uruchamia się naciskając przycisk. Czy chodzi tu o składową zmienną? Nie wiem, ale sprawdzimy to w dalszej części filmu. Dobra, zaczynamy pomiary. Najpierw zmierzymy sobie takie wartości elektryczne, wyższe napięcia, a potem przejdziemy do niższych napięć. Sprawdzimy multimetr moimi przyrządami. Na pierwszy ogień idzie funkcja NCV. Jest to bezkontaktowe wykrywanie przewodów pod napięciem lub urządzeń. Mam tutaj kabelek, który jest podłączony do gniazdka z drugiej strony. Sprawdźmy, jak będzie wykrywany. Około centymetra już pokazuje się zielona dioda, czyli niski poziom napięcia. O, teraz coś złapał. Dużo tutaj zależy od ustawienia tego przewodu. No ale powiedzmy, że działa ok. Funkcja LIF służy do wykrywania przewodu pod napięciem.
Podłączamy jedną sondę do tego wyjścia, no i wkładamy ją w celu sprawdzenia, czy przewód jest pod napięciem. Tutaj powinno być 0. Tu jest uziemienie. A tutaj powinna być faza. No i wszystko się zgadza. Funkcja działa. Jak już jesteśmy przy napięciach sieciowych, to zmierzmy sobie napięcie w sieci. 239 V, 50 Hz. Dobra, możemy przejść do napięć bardziej bezpiecznych. Zmierzmy sobie napięcie stałe. 10 V powinno być. 7,5. Oraz 2,5 V. Ok, teraz rezystancja. 10 ohmów 0,1%. 1 kilo 0,5%. 100 kilo 0,25%. 1 mega 1%. 50 mega 5%. Bardzo ładnie. Przechodzimy na pojemność. 188 pico, 2,5%. Tutaj trochę zawyża. 1 nano, 1%. 50 nano, 1%. 1 mikro, 1%. Oraz 1000 mikro, 20%. W porządku. Jeżeli chodzi o pomiar częstotliwości oraz wypełnienia, wykorzystam do tego mój generator. Ustawię na początek powiedzmy 10 Hz, przebieg sinusoidalny, wypełnienie 50%. Mamy 10 Hz. Damy 1 kHz. 10 kHz. 100 kHz. 1 mega. I 10 mega. Bardzo dobrze, zgodnie z dokumentacją. Sprawdźmy sobie jeszcze pomiar wypełnienia. Ustawiłem 1 kHz, przebieg prostokątny. Wypełnienie 50%. Teraz będę je zmieniał. 60. Obserwujcie tutaj wynik. 70. 80. 90. 10%. 1%. 1% nam nie wykrywa. 2. 2 już tak. 1 nie. Teraz pomiar ciągłości obwodu. Sprawdźmy najpierw metodą analogową, czyli ręcznie. Jest zatrzaskowy. Reaguje całkiem nieźle. Teraz kolejny test cyfrowy. Wypełnienie przebiegu 50%. Ustawiam częstotliwość 1 Hz. OK. 2 Hz. 3 Hz. 4 Hz. 5. 5 Hz zaczyna już pomijać zmiany, więc uznaję, że 4 Hz to jest jego wynik. Teraz przejdźmy na pracę impulsową.
ustawiłem 1% wypełnienia przy 1 Hz, czyli 10 milisekund. Sprawdźmy. Nie łapię wszystkich pików. Ustawię 20 milisekund. Tutaj również. 30 milisekund. Przy 30 milisekundach jest OK. Jeszcze taki test praktyczny na szybkość wykrywania połączeń. W tym miejscu powinien zapiszczeć. Zobaczymy, jak szybko uda mi się znaleźć to połączenie. Bardzo dobrze. OK, przejdźmy teraz na test diody. Sprawdźmy, czy multimetr jest w stanie zaświecić diody LED oraz pokazać spadek napięcia. Proszę, dioda czerwona świeci, spadek 1,83 V. Dioda zielona świeci, 1,85. I niebieska świeci, 2,56 V. Producent tego multimetru podaje, że napięcie na wyjściu testu diody to 3,2 V. Sprawdźmy to. Jak najbardziej się zgadza, nawet troszkę więcej. Teraz sprawdźmy sobie mały zakres prądowy. Na zasilaczu laboratoryjnym ustawiłem prąd 200 mA. Przełączam na nasz multimetr. Jest różnica 1 mA. Teraz sprawdźmy zakres wysokoprądowy. Na zasilaczu ustawiłem 5 amperów. Przepinam do naszego multimetru. No i jest 5 amperów. Ostatnia cyfra troszkę skacze. Skoro otrzymaliśmy w zestawie termoparę, warto ją sprawdzić. Do tego celu wykorzystam moją stację lutowniczą na gorące powietrze Quick 861DW. Przykładam kolbę stacji ustawioną na 100 stopni Celsjusza. I zobaczymy. No i mamy około te 100 stopni. 100, 102. Ostatni pomiar, jakiego chciałbym dokonać, to sprawdzenie, jak multimetr radzi sobie z wartością skuteczną napięcia przemiennego. Ustawiłem na generatorze częstotliwość 40 Hz, przebieg sinusoidalny, amplitudę 5 V peak peak. Ze wzoru na wartość skuteczną będzie to około 0,707 razy 5, czyli 3,525 V. Mniej więcej taką wartość w tym momencie wskazuje multimetr. Sprawdźmy, czy jest w stanie mierzyć niższe częstotliwości niż podane w dokumentacji. 30 Hz. 20. Proszę, jeszcze daję radę. 10. Bez problemu. 5. No, przy 5 już nie daję rady. Teraz sprawdźmy górną granicę. Zacznijmy od 100 Hz. 500 Hz. 1 kHz. To jest górne pasmo deklarowane przez producenta. Na koniec pozostaje tajemnica tego przycisku VFC. Wydaje mi się, że jest to jakiś filtr, który włącza się przy pomiarze napięcia przemiennego. Spójrzcie, on działa w tej opcji. No ale pokazuje mi 3,5 V. No i co to jest? Zwiększmy może częstotliwość na 1 kilo. Teraz 3,2 V. Może wy mi pomożecie, bo ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Zobaczmy teraz, co jest w środku. Jeżeli chodzi o jakość wykonania płytki, to jest bez zarzutu, tylko w niektórych miejscach widać ślady topnika i jakiejś ingerencji poprodukcyjnej. Gniazda pomiarowe są lutowane z dwóch stron, dzięki temu są dość wytrzymałe. Od tej strony mamy dwa bezpieczniki, na duży zakres pomiarowy oraz na mały. Mamy jeden termistor PTC chroniący przed gwałtownym skokiem prądu, tutaj rezystory wejściowe w szeregu. Napięcie z koszyka z bateriami przekazywane jest przez te sprężynki. Tutaj mamy diodę latarki, tu jest antena od tego bezkontaktowego pomiaru. Jeżeli chodzi o główny mikrokontroler tego multimetru, zobaczcie, jeżeli to jest to, co myślę, to istnieje możliwość zhakowania tego multimetru. Można m.in. włączyć komunikację po RS-ie. Myślę, że może być z tego ciekawy materiał na kolejny film. Tu jest pewnie jakiś kontroler wyświetlacza. Generalnie tyle, dużo elementów tutaj nie ma.
Spróbuję go jeszcze rozkręcić i zobaczyć coś z drugiej strony, chociaż obawiam się, że ten wyświetlacz może mi przestać stykać, bo prawdopodobnie jest na gumkach, no ale zobaczymy. Tak jest, wyświetlacz był na gumkach. Tutaj widać już trochę więcej śladów topnika, natomiast samo lutowanie wygląda ok. Mam nadzieję, że jak go na koniec zamknę, to będzie działał. Trzymajcie kciuki. Co mogę powiedzieć o tym sprzęcie? No jest to przyzwoicie wykonany multimetr w tym przedziale cenowym. Wszystkie parametry zgadzają się z tym, co podane jest w dokumentacji. Jeżeli uważacie, że Wam się podoba, chcielibyście go kupić, możecie to zrobić przez oficjalny sklep, do którego link macie w opisie filmu. Pamiętajcie, żeby dobierać sprzęt według własnych potrzeb oraz możliwości finansowych. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.